Witam Was serdecznie 12 kwietnia, w piątek. Czynię to słowem z księgi proroka Ezechiela z 16 rozdziału 62 wiersza. Odnowię moje przymierze z Tobą i poznasz, że ja jestem Pan. Oraz słowo zapisane w Nowym Testamencie w liście do Rzymian w 9 rozdziale 16 wierszu. Nie zależy to od woli człowieka, ani od jego zabiegów, lecz od zmiłowania Bożego. Dzisiejsze Słowo Boże mówi nam o Bożym przymierzu z człowiekiem. To Pan Bóg zawierał w pewnej formie umowę z człowiekiem. Wiemy dobrze o przymierzu Pana Boga z Abrahamem, że jego potomstwo będzie tak liczne jak gwiazdy na niebie. My jako chrześcijanie, wierzący w jedynego pośrednika Jezusa Chrystusa, wierzymy w to przymierze, które zawarł Bóg z nami przez śmierć Jezusa Chrystusa na krzyżu. To przymierze mówi nam o bardzo prostej rzeczy, o bardzo prostej sprawie. Zostały nam przebaczone nasze grzechy. Jesteśmy usprawiedliwieni z wiary, nie z nas. Boży to dar. A więc zbawienie jest Bożym darem. Jest wyjściem Pana Boga ku człowiekowi ze swoim przymierzem, ze swoją umową. Oczywiście możemy to interpretować w ten sposób, że jeżeli Pan Bóg nam przebaczył wszystkie grzechy i nas usprawiedliwia, możemy czynić co chcemy. Nie, nie jest tak. Pan Bóg dał nam rozum i wolę. Powinniśmy to wykorzystywać ku Jego chwale, a nie ku naszej własnej czci, ku naszemu własnemu grzechowi. Otóż nie z nas. Boży to dar. Dlatego niechaj słowo, które dzisiaj kieruje do nas w sumie apostoł Paweł z listu do Rzymian, z 9 rozdziału, będzie też takim słowem naszego dnia. Nie zależy to od woli człowieka, ani od jego zabiegów, lecz od zmiłowania Bożego. Niechaj ten dzień będzie dla nas dobry, wspaniały, abyśmy też oddawali Panu Bogu cześć i chwałę za to, że umarł za nas na krzyżu, za nasze grzechy, za nasze marne postępowanie, za to, co czynimy często źle. Drodzy, z Panem Bogiem i wszystkiego dobrego na dzisiaj.